Prezesie, gratulacje. No pewnie chcielibyśmy świętować ten awans i mistrzostwo w innych warunkach, ale myślę, że i tak zapisaliśmy nową historię w kartach naszego klubu. Myślę, że jest to historyczny moment dla naszego klubu. Po raz pierwszy jesteśmy w drugiej lidze, nigdy wcześniej KKS w drugiej lidze nie był. Także bardzo się z tego cieszymy. Szkoda, że właśnie, że w takich warunkach, ale myślę, że nadrobimy to niebawem. Jeżeli chodzi o kwestię przygotowań klubu do awansu, do gier w drugiej lidze, jak to wygląda, ponieważ już wiedzieliśmy wcześniej, że te dokumenty wszelkie na uzyskanie licencji trzeba było przygotowywać zdecydowanie wcześniej. Tak, jesteśmy w trakcie przygotowywania całej dokumentacji licencyjnej. Jutro mamy termin wysłania ostatnich dokumentów i myślę, że ze wszystkim powinniśmy zdążyć tak, żeby w drugiej lidze zagrać. Najważniejsze jest to, że mamy bardzo ładny stadion. Ważne jest to, że mamy osoby, którym zależy na klubie, żeby ten klub szedł do przodu. No to jeszcze na koniec pewnie podziękowania dla naszych cudownych kibiców. Bardzo, bardzo chciałbym podziękować za doping, za wsparcie klubu i bardzo się cieszę, że się spotkamy. Miejmy nadzieję, że nic nam w tym nie przeszkodzi w drugiej lidze. Chciałbym podziękować nie tylko kibicom, a przede wszystkim chciałbym podziękować też właścicielom klubu. W momencie przyjścia ich do klubu, w momencie pomocy pana Marcina, pana Jarka, ten klub w ostatnim czasie mega poszedł do przodu i naprawdę można powiedzieć, że dzięki tym osobom, dzięki ich wsparciu w jakiejkolwiek formie udało nam się po prostu ten awans wywalczyć. Chciałbym przede wszystkim też podziękować wszystkim innym sponsorom, którzy nas wspierają. Panu Grzegorzowi Werblińskiemu, po prostu wszystkim osobom, które o nas dbały i ten klub był dla nich bardzo ważny. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich firm, także nawet najdrobniejszemu sponsorowi dziękuję za wsparcie. Władzom miasta, takiego wsparcia, jakie mieliśmy udzielone przez ostatni czas, to naprawdę nigdy też w historii klubu nie mieliśmy. No i dlatego też jest ten awans. Także duże podziękowania dla wszystkich. I myślę, że ten sukces jest nie tylko sukcesem klubowym, ale naszym wspólnym wszystkich.